Witajcie kochani na kanale Super Vegan. Dzisiaj troszeczkę inna sceneria, bardziej tak niebiesko, że tak powiem. W każdym bądź razie chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć, jak w banalny sposób można sobie zrobić zakwas żytni. I dzisiaj będę właśnie w 5 takich krokach pokażę Wam, jak banalnie można zrobić sobie zakwas żytni i dzięki niemu można piec fenomenalne, naprawdę fenomenalne, pyszne, zdrowe chlebki. Ale nim to zrobimy, kochani, nim Wam to opowiem, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku oraz do odwiedzenia strony Siła Roślin, gdzie z kodem rabatowym SuperVegan10 macie 10% zniżki. To tyle ode mnie. Zaczynamy. Nim zaczniemy, chciałbym przede wszystkim podkreślić, że współczesne chleby, które możecie kupić w supermarketach, w piekarniach, nie mają nic wspólnego z tego typu chlebami, nie są robione na zakwasie. Są wykorzystywane po prostu drożdże, najczęściej suche drożdże, ponieważ są najtańsze. No i nie oszukujmy się, o to właśnie chodzi, żeby po prostu jak najmniej kasy zużyć, żeby jak najwięcej zarobić. Nie jest to po prostu jakaś tajemnica. Ale jeżeli jesteście fanami zdrowego jedzenia, lubicie rozmaicać sobie jadłospis, lubicie zdrowo jeść, to kochani, nagranie w 100% dla Was. Ja tutaj wykorzystywałem sobie słoik półlitrowy. Nie ma tu w tym do zrobienia zakwasu przede wszystkim, to nie jest naprawdę żaden rocket science. Jest to bardzo, bardzo prosta procedura, która niestety została zapomniana i zatarta gdzieś tam w czasie. Niestety. Dlatego mam nadzieję, że to nagranie pokaże Wam, że można to sobie po prostu bardzo fajnie wykorzystać. Można w bardzo fajny sposób mieć przepyszny chleb bez żadnego dodatkowego sprzętu typu, nie wiem, jakieś maszynki do pieczenia chleba. Dobra, koniec gadki, zaczynamy. Moi drodzy, ja mam tutaj słoik półlitrowy, który wcześniej został wyparzony oczywiście, wymyty i wyparzony, do którego wsypałem 5 łyżek mąki żytniej typu 2000 i do tego dodałem adekwatnie 5 łyżek przygotowanej letniej wody. Nie może być to gorąca woda, ani zimna, musi być to letnia, żeby po prostu proces fermentacji zaistniał i mogły się probiotyki bezproblemowo rozwijać. Kiedy mamy to wszystko dokładnie zalane, wymieszane, ja tutaj używam, jak tu widzicie, ściereczki, ręcznik papierowy, nałożyłem na to gumkę, żeby po prostu mógł nasz zakwas sobie swobodnie oddychać. Jeżeli chodzi o tego kolegę, myślcie o nim w kategoriach zwierzaka. On musi mieć dobre warunki, musi być karmiony, żeby nam po prostu rósł. I tak przygotowany zakwas odstawiamy sobie w ciepłym miejscu. Czym cieplejsze, tym lepsze, tak szczerze, między 25 a nawet 30 stopni Celsjusza. W moim przypadku to było tylko 21 stopni, ale odkładamy sobie w ciepłym miejscu, na przykład koło kuchenki gdzieś, albo teraz, jeżeli będziecie robić w okresie jesienno-zimowym, taki zakwas, możecie sobie odstawić go gdzieś tam na parapet, gdzie koło grzejnika, niech po prostu ma ciepło. Jeżeli będzie miał ciepło, po prostu szybciej ten cały proces będzie się rozwijał. Miał miejsce. I tak przygotowany zakwas zostawiamy, kochani, na 24 godziny. I tak nam minął dzień pierwszy. Dnia drugiego powtarzamy proces. Będziecie widzieć, na oko tak szczerze nie będzie to za wiele zmian. Pojawią się mikro jakieś tam pęcherzyki i na tym się skończy. Nie będzie to jakieś wow, że przychodzicie rano, a tutaj wam zakwas biega po blacie. Broń Boże, tak nie będzie. Musicie powtórzyć proces, mianowicie 5 łyżek na 5 łyżek przygotowanej letniej wody. Znowu wszystko mieszamy i odstawiamy na 24 godziny. Tak mija dzień drugi. Jak widzicie, nie ma tu nic skomplikowanego. Dnia trzeciego już zobaczycie większą ilość bąbelków, pęcherzyków powietrza. Cały czas miejcie pewność, że to jest dobrze przykryte, tak na marginesie.
To jest bardzo ważna uwaga, ponieważ nam się kiedyś zdarzyło, że po prostu muszka owocówka mi wleciała, no i niestety musiałem wszystko zaczynać od nowa, bo mi się zepsuło. Ale wracam do tematu. Dnia trzeciego już zobaczycie większą ilość pęcherzyków powietrza, zobaczycie fajniejszy proces już tej fermentacji i będzie większy bodziec motywacyjny. Powtarzamy cały czas ten sam proces, a mianowicie 3 łyżki na 3 łyżki ciepłej wody, letniej takiej przygotowanej. I dnia, zostawiamy to na 24 oczywiście, dnia czwartego powielamy proces, ale po 12 godzinach, kiedy to rano dokarmimy sobie nasz zakwas, po 12 godzinach powtarzamy znowu. Dodajemy 3 łyżki mąki na 3 łyżki przygotowanej letniej wody. Wszystko dokładnie mieszamy i odstawiamy. Rano, moi drodzy, po prostu będziecie w szoku, jak uderzy Was zapach, przepiękny zapach. O, ja przynajmniej kocham ten zapach, tak szczerze. Świeżych, takich drożdży, takiej fermentacji, lekko takiego cydru jabłkowego, bym nawet powiedział, że to trochę podchodzi. I nasz zakwas jest gotowy. I teraz są dwie opcje. To już możecie wykorzystywać sobie po prostu do robienia chleba, zgodnie z przepisami na chleby z zakwasem. Link Wam podam w opisie filmu, żebyście mogli sobie skorzystać. Ale taki zakwas musi być po prostu dokarmiany. Dokarmiamy go co 24 godziny i jeżeli codziennie pieczemy chleby, po prostu taki chlebek sobie może, taki zakwas sobie może leżeć na blacie. Jeżeli nie należycie do takiego grona, mówią się, fanatyków. Ja byłem takim fanatykiem z samego początku, zwłaszcza, bo byłem podjarany i piekłem chleby i później do zamrażarki wkładałem, bo miałem za dużo tego. W każdym bądź razie taki zakwas oczywiście możecie również sobie przechowywać w lodówce. Jeżeli włożycie sobie go do lodówki, on z automatu, wszystkie nasze bakterie z automatu zaczną nam usypiać, zaczną zapadać w hibernację i jeżeli będziecie chcieli przykładowo następnego dnia, po tygodniu, po dwóch tygodniach sobie po prostu zrobić chleb, musicie dzień wcześniej wyjąć taki zakwas, aktywować go, czyli go nakarmić, zostawić go w cieple i po prostu on się aktywuje, zacznie na nowo fermentacja i będzie gotowy do użycia. Jeżeli nie chcecie piec chlebu przez tydzień, dwa tygodnie, to po prostu raz w tygodniu sobie go nakarmcie, zostawcie go na blacie, on się aktywuje i wówczas włóżcie z powrotem do lodówki. Jeżeli na przykład jedziecie gdzieś na wakacje na dwa tygodnie, to też nie jest żaden problem. Frut do lodówki, on sobie zaschnie leciutko na 100%. To nie jest żaden problem, to nie znaczy, że jest zepsute. Po przyjeździe możecie go po prostu wziąć i na nowo aktywować. To nie jest żaden problem. Znam osoby, które nawet biorą i zasuszają sobie zakwas i po prostu tak przechowują go i po nawet latach go aktywują na nowo. To, że moi drodzy, jest naprawdę gigantyczny potencjał smakowy, witaminowy, bo to jak powiedziałem wcześniej, tu mamy zdrowe probiotyki, doskonałe dla naszego ciała. I już nie powiem o kubkach smakowych, bo w chleby, jak wiemy, jeżeli znacie takie chleby, właśnie takie staropolskie, starymi przepisami, robione właśnie na zakwasach, to wiecie po prostu, że po prostu bajka. To jest bajka nie do opisania. Na takich zakwasach możecie robić fantastyczne pizze i tak samo fenomenalnie, po prostu niesamowicie smakuje to. Ja dziękuję Wam bardzo za Wasz czas, za poświęcone 8, prawie 9 minut. Nie będę tego filmu dłużej przedłużał, ponieważ nie chcę robić za długiego filmu. Wolę po prostu, żebyście potencjalne pytania napisali mi w komentarzach. Ja z miłą chęcią odpiszę, jeżeli będzie tego dużo, z miłą chęcią nagram krótki filmik z odpowiedziami, ponieważ tutaj bardzo, bardzo dużo mam rzeczy, które mógłbym opowiadać i opowiadać na temat zakwasu, a nie chcę zrobić filmu
półgodzinnego z informacjami, który by Was przynudzał i po prostu byście robili skipki. W każdym bądź razie to tyle ode mnie. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Moc z Wami i zapraszam na stronę Siła Roślin, gdzie z kodem rabatowym SuperVegan10 macie 10% zniżki. Buzia.